7 rano, na Arkun Team leci na FIFA. Widzimy się na miejscu. Siema. No, no, forma jest. Backstage. Jesteśmy na miejscu, zaparkowaliśmy się, no było ciężko znaleźć miejsce parkingowe, ale jakoś daliśmy radę. No to tylko cieszy, no bo tyle ludzi. Widać, że duże zainteresowanie tym wszystkim. Idziemy zobaczyć, co się dzieje. Bądźcie ze mną. A oni się wtedy śmieli, tak? Oni się... Startuje. Mam nadzieję, że wygra. Trzymam za ciebie kciuki. Thank you.
face to face Gamrot versus Parker. Bohaterowie walki wieczoru za chwilkę naprzeciwko siebie, a potem staną z twarzą w twarz Norman Park! Mateusz Gamer Gamrot! Oczywiście Mateusz wygra, myślę, że będzie powtórka z tego, co było na KSW Koloseum, będzie teraz powtóreczka i znowu Mateusz będzie miał uniesione ręce w górze. Jeszcze 20 sekund. Dziesięć. Jezus Maria. Pięć. Cztery. Trzy. Dwa. Jeden. Dobrze. Ja, jedziesz. Trzymaj. Jeszcze 20 sekund. Jedziesz. Jeszcze 10. Pięć, cztery, trzy, dwa, jeden, już! I teraz do Pietra!
Ale doping, doping, doping! Oj, to jedną ręczkę to ma siłę. Piękne, piękne, piękne. Jeszcze 15 sekund. Jest siła, jest siła. 5, 4, 3, 2, 1. Już. Brawo. Jest siła, jest siła. Jedziesz, jedziesz, jedziesz. Jeszcze 20 sekund. Czas na odpowiedź. Patryk, co ty na to? Jest kontrola. 5, 4, 3, 2, 1, toś! Zmieściłeś się w tym ostatnim. Ładnie, ładnie, ładnie. Idziemy.
Właśnie byliśmy z targów po całym dniu pracy promocyjnej dla KSW i Iron Horse Series. Czas teraz na kolacyjkę. Lecimy. Lecimy. Lecimy z szamą. Tak jest. To co najlepsze. To co najlepsze, czyli kaczuszka po pekińsku, bardzo smaczna. I kurczak. No nie chcę. Go hit. Jesteśmy po pierwszym dniu targów FIBE. Jak tam chłopaki? Wasze odczucia? Jak się podobało? Pełno ludzi, pełno firm, sportowców, różnych dyscyplin. Tak naprawdę no to człowiek już nie wiedział gdzie patrzeć. I te dziewczyny z kompą ubrane i w ogóle. Myślę, że to jest bardzo dobry temat dla ludzi, którzy się interesują różnorakim takim sportem, jak na przykład kulturystyka czy MMA, ponieważ mogą zobaczyć coś nowego w suplementacji, podpatrzeć nowy sprzęt, zobaczyć jakieś nowinki, techniki, nie? Nowy sprzęt, który teraz nowe metody treningowe. No dobra, a co największe wrażenie na was zrobiło? No dla mnie na pewno też zrobiło bardzo duże wrażenie to, że ile tych firm jest po prostu tych suplementacyjnych. Myślę, że to też jest podyktowane tym, że coraz więcej ludzi uprawia jakiś sport. No wiadomo, popyt pewnie na to jest duży. Dokładnie, jest duży popyt i dlatego też widzą w tym biznes. Czyli idziemy w dobrym kierunku, jeżeli chodzi o sport. Na pewno coraz więcej ludzi trenuje bądź chce zacząć trenować, czy to crossfit, czy też sporty walki, także to cieszy na pewno, nie? No tak, no ale wiadomo, dużo firm różnorakich, jeżeli chodzi o suplementację, no ale i tak chyba, na pewno najlepsze to KS. A nie, no to na pewno Iron Horse Series. I najlepsze gwiazdy były na to. Oczywiście, najlepsze gwiazdy. No, nie... Bez względu na to, co kto wybierze, jaką daną firmę, to na pewno trzeba sobie zrobić rozeznanie, co produkują i z czego. No tak, tylko że coś możemy powiedzieć więcej o tej firmie, bo już dłuższy czas, że tak powiem, testujemy różne produkty i tak naprawdę jesteśmy 100% zadowoleni. No i jeżeli chodzi o ten rynek suplementacyjny, IHS naprawdę stoi bardzo wysoko, jeżeli chodzi o produkty. Mhm. Dzisiaj Gamer miał swój face to face z Parkiem. No, jak wam się podobało? No, fajnie, oczywiście. Słabiej niż ostatnio. No właśnie, ale rozkręcą się jeszcze. Jeszcze trochę mają czasu rozkręcać. Właśnie muszą się rozkręcić chłopaki, no bo myślałem, że chociaż tam troszeczkę w tym ringu tam jakiegoś lekkiego, chociaż pół suplesa Gamrot rzuci. Tak, troszeczkę dali na wstrzymanie. Ale to widać, że dopiero chcą podkręcić tą atmosferę jeszcze przed KSW. No zobaczymy, czy pójdzie przynajmniej tak jak było ostatnio w tę stronę, czy też bardziej będą tacy opanowani. No ja im życzę dobrej walki i oczywiście, no, żeby sprzedali pełną halę, co nie wątpimy chyba, nie? No na pewno nie. No i jesteśmy za Gamrotem. No oczywiście, no jesteśmy za Mateuszem, no znamy go już też ileś lat, no i wiadomo. Każdy... Na pewno temperatura wzrośnie jeszcze kilka dni przed walką i na pewno będzie ostro. Będą grzmoty. Myślę, że w tej walce to się zakończy szybciej niż, że nie będzie po prostu decyzji. Myślę, że... Teraz to by musiało być 5 rund. No myślę, że tam... Będzie szybciej. Myślę, że będzie knockout bądź submission, oczywiście na korzyść Gamera. Dokładnie, też tak myślę. No słuchajcie, jeszcze co chciałem powiedzieć, co duże wrażenie na mnie zrobiło, to... Ten street workout, to chyba się nazywa, tak? No, kurwa, jest, chłopaki dokładnie. Się tak wyginają, wiesz, tutaj idą takie przeciążenia na stawy, na
na mięśnie, że jak ktoś, tak. Jak ktoś ma trochę pojęcia o sporcie, no to widzi, jakie tam idą przeciążenia, aż w każdym momencie sobie myślisz, możesz sobie pomyśleć, że kurde, to może strzelić. No i przeciążenia są niesamowite. Ogromne, ogromne. No jakby Robson tam kurwa 120 kg. 120 Robson jakby biegał. Jakbyś tam wisiał na tym drążku, to kurwa. To trochę by było obciążenie dla drążka. Chyba, że ten Robson... Ja wiem. Robson zamiast... Na łapie w sobie łapę masz konkretną i ma... Dałby radę tam podnieść się. No, na lince Robsona by trzeba było jakiś... Wiesz, na lince. Mhm. Dobra, na razie ma. Dobra. Trzymajcie się. Ej. Dobra, pozdro. Drugi dzień targów. Chodzimy zobaczyć, co dzisiaj się dzieje. Widzisz, powisiesz na drążku? Ile to czasu? Okręcany drążek. To jest okręcany, to jest największy bałek. Nigdy tego nie próbujcie, no bo zawsze nad morzem każdy myśli, że wygra stówę, a zawsze przegrywa. Nie da rady, nie da rady. Jesteśmy po drugim dniu targów FIWE. Dwa suplementy od Iron Horse Series, nowe na testowanie. Tak. I pełen bagażnik suplementów. Możemy lecieć teraz do domku. Pozdrawiam.